Na tym stole będziesz stale układał przede mną chleb obecności. Druga księga Mojżeszowa 25:30. Stół z chlebem obecności. Przybytek na pustyni został ustanowiony w konkretnym celu, aby Bóg mógł zamieszkać wśród swojego ludu i być pośród niego uwielbiony. A na tym stole będziesz przed moim obliczem układał zawsze chleb oblicza. Druga księga Mojżeszowa 25:30. Spośród wszystkich Bożych instrukcji jeden punkt jest szczególnie ujmujący i uderzający. Słowo zawsze lub stale występuje 7 razy w Bożych dyrektywach danych Mojżeszowi w Księdze Wyjścia. Wiele rzeczy w przybytku ilustruje różne aspekty osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Pomaga nam to zrozumieć Boże pragnienie, aby to, co mówi o Chrystusie, trwało. Jeśli chodzi o stół z chlebem obecności z dzisiejszego wersetu, to bochenki lub placki na nim umieszczone były wypiekane z drobnej mąki i pokrywane czystym kadzidłem. Najlepszej mąki pszennej i upieczesz z niej 12 bochenków. Trzecia Mojżeszowa 24:5. Mąka ta symbolizuje ludzkie doskonałości Chrystusa jako owoc ziemi. 12 placków przedstawia cały lud Boży, tak jak Bóg go widzi, odzwierciedlając Chrystusa. Placki te zostały umieszczone w dwóch rzędach po 6. Jak to mówi nam trzecia Mojżeszowa 24:6, na czystym stole sporządzonym według instrukcji Bożych i ustawione tam przed Panem nieustannie. Trzecia Mojżeszowa 24:8. Zastosujmy te rzeczy do nas dzisiaj. Wszyscy prawdziwi, narodzeni na nowo chrześcijanie należą do ludu Bożego. Bóg ma przyjemność widzieć Chrystusa w niebie, który odzwierciedla się w i przez Jego lud, który otrzymał nową naturę i mieszka w nim Duch Święty. Stół, kolejny typ Chrystusa jako opiekuna ludu Bożego, podtrzymuje placki z chlebem oblicza, umieszczone w obecności Boga na pamiątkę przed Nim. Placki przypominają Mu o pięknie Chrystusa, gdy był na ziemi. Teraz to piękno Chrystusa odzwierciedla się w Jego ludzie. Bóg pragnie, aby to trwało aż do ponownego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Ponadto co tydzień bezpośrednio przed niedzielą te placki były zastępowane przez świeże, podczas gdy te, które stały tam w ciągu tygodnia, który właśnie minął, stały się pokarmem dla kapłanów. To, co jest pokarmem dla Boga, dla Jego zadowolenia, staje się pokarmem dla Jego kapłańskich synów. Cudowny przywilej. Na tym stole będziesz stale układał przede mną chleb obecności. Druga księga Mojżeszowa 25:30.